Panel dotyczył konkurencyjności polskiego mleczarstwa, czy szerzej europejskiego. No podkreślono fakt, że zmiany regulacyjne, jakie nastąpiły na rynku mleka, no zwiększają znaczenie uwarunkowań rynkowych. Jeżeli mówimy o konkurencji rynkowej, pojawia się pytanie o przewagę konkurencyjną na rynku. Paneliści podkreślali rolę innowacji dla konkurencyjności sektora mleczarskiego. Przy czym, jak podkreślał jeden z panelistów, chodzi nie tylko o nowe produkty czy nowe technologie, ale ważne są także nowe sposoby związane z optymalizacją kosztów. Jak podkreślał, nie jest łatwo wymyślić nowy produkt w mleczarstwie. Polskie produkty, na przykład na przykładzie serów, trudno jest zmienić nastawienie zachodniego konsumenta, że polski ser jest równie dobry jak francuski czy włoski. Natomiast bardzo ważną sferą innowacji pozostaje sfera optymalizacji kosztów. To też ciekawy bardzo był referat i dotyczący dodatków do pasz, które pomagają znacząco obniżyć koszty pasz, które są głównym składnikiem kosztów produkcji, a pośrednio także istotnym składnikiem kosztów finalnych produktów mleczarskich. Z takich ciekawych też elementów panelu można wspomnieć o tych regulacjach ograniczających zużycie fosforanu w Holandii, które jakby stają się takim quasi systemem kwot, pośrednio limitując produkcję mleka w Holandii. No myślę też ważny wątek, jaki się pojawił, to problem konsolidacji polskiej branży mleczarskiej, o którym się mówi już praktycznie od kilkunastu lat, a postęp jest stosunkowo niewielki. I myślę, bardzo ważna uwaga z jednego z panelistów, że taką istotną barierą w konsolidacji to nie jest bariera niedostrzegania korzyści biznesowych, tylko bariera mentalności. Dopóki to się nie zmieni, to postęp w zakresie konsolidacji prawdopodobnie będzie nadal dość powolny, tak jak dotychczas. I taki bardzo też ciekawy wątek w pytaniach sali, jaki się pojawił, to gość z Australii poruszył. Mianowicie, czy w kontekście tego coraz większego otwarcia się na rynek światowy, mleczarstwo unijne nie powinno sięgnąć po bardziej radykalne kroki. Jednym z takich być może kroków do rozważenia to jest jednak otwarcie się na GMO, tak? Na organizmy genetycznie modyfikowane. Gdy rzeczywiście coraz trudniej będzie mleczarstwu unijnemu konkurować z rynkiem światowym w sytuacji, kiedy Unia wymaga jednak dużo bardziej restrykcyjnych zachowań od swoich producentów. A koszty pasz no, mogłyby się znacząco obniżyć. Także myślę, też jest, to był tylko takie rzucone hasło z sali i zachęta też jednego z panelistów, żeby te tematy poruszać jutro z decydentami, z politykami. Jest to bardzo taki kontrowersyjny wątek, ale myślę ważny, gdyż on w sposób znaczący rzutuje na koszty pasz, a tym samym na koszty mleka i produktów mlecznych.